Mamy daną funkcję następującym wzorem. F od x równa się 8 razy logarytm naturalny z x odjąć x kwadrat. No i rozważamy tę funkcję na przedziale od 1 do 4, czyli x należą do takiego domkniętego przedziału, domkniętego, czyli takiego, który zawiera swoje końce. No i naszym zadaniem jest znaleźć największą wartość funkcji f od x, tej funkcji na tym przedziale. No i tutaj zastosowanie będzie miało twierdzenie, które było w jednym z poprzednich filmów. Twierdzenie o tym, że funkcja ciągła określona na przedziale domkniętym i ograniczonym osiąga swoje kresy. W jednym z poprzednich filmów ja to twierdzenie omawiałem. Mówiłem, że to twierdzenie nazywa się często w literaturze twierdzeniem Weierstrassa. W ogólności jego sformułowanie jest takie, że funkcja ciągła na zbiorze zwartym osiąga swoje kresy. No więc to twierdzenie przede wszystkim gwarantuje nam, że te, to zadanie jest dobrze postawione, czyli że. Ta największa wartość tej funkcji będzie istniała w ogóle. No bo to twierdzenie mówi, że po pierwsze wartości funkcji są ograniczone, a po drugie ta wartość minimalna i maksymalna jest przez tę funkcję przyjmowana. No łatwo sprawdzić, że ta funkcja jest funkcją ciągłą na tym przedziale, no ale teraz zastanówmy się, jak może ten przebieg funkcji wyglądać, jak może wyglądać to przyjmowanie tych kresów. No więc powiedzmy, że mamy funkcję na jakimś przedziale AB. W naszym przypadku to jest przedział od 1 do 4. No i jak taka funkcja może przebiegać? No są różne możliwości. Może być tak, że na przykład startuje tutaj z jakiejś wartości. Tutaj sobie jakoś się zmienia. I wtedy, jeżeli ma taki przebieg, no to osiąga maksimum tutaj na lewym końcu tego przedziału. Inna możliwość jest taka, że na przykład ona startuje tutaj z jakiejś wartości. No i jakoś tak się zmienia. No i w tej sytuacji osiąga maksimum na prawym końcu tego przedziału. No, ale może być jeszcze inna sytuacja. Funkcja może, na przykład, wyglądać tak, że tutaj startuje z takiego punktu, rośnie, a potem zaczyna maleć. I w tej sytuacji ona osiąga maksimum w jakimś tej punkcie wewnątrz, wewnątrz tego przedziału, osiąga swoje maksimum. My widzimy, że wszystkie te możliwości musimy brać pod uwagę. Czyli możliwości są trzy, tak naprawdę. Albo ta maksymalna wartość jest osiągana na lewym końcu przedziału, albo na prawym końcu przedziału, albo w jakimś punkcie we wnętrzu tego przedziału. No i jak teraz wziąć pod uwagę wszystkie te trzy możliwości? No trzeba obliczyć wartość funkcji na lewym końcu, obliczyć wartość funkcji na prawym końcu i znaleźć te punkty, w których funkcja ma ekstrema we wnętrzu. No a tutaj właśnie narysowałem styczną do wykresu funkcji, żeby przypomnieć, że takie punkty, w których funkcja może osiągać ekstremum, to są punkty krytyczne, czyli takie gdzie pochodna się zeruje, gdzie najmniej styczne jest równe 0. Czyli wystarczy, że znajdziemy te wszystkie punkty krytyczne, gdzie pochodna się zeruje, sprawdzimy wartości w tych punktach krytycznych, porównamy je z wartościami na końcach przedziałów, wybierzemy największą i będziemy mieli globalne maksimum. No ale jeszcze może się tak zdarzyć, że funkcja na przykład może gdzieś być nieróżniczkowalna i na przykład mieć taki przebieg. Tutaj rośnie i tutaj nagle zawraca. No i tutaj jest taki punkt, gdzie ona ma maksimum, ale pochodna w tym punkcie jest nieokreślona. No, czasami się takie patologiczne funkcje zdarzają. Czyli tutaj mamy po lewej stronie pochodną dodatnią, po prawej pochodną ujemną, no i w tym punkcie funkcja jest nieróżniczkowalna. No i taki punkt, gdzie funkcja jest nieróżniczkowalna, taki izolowany punkt, również nazywa się czasami punktem krytycznym. No więc tak czy inaczej, wystarczy znaleźć te punkty krytyczne, sprawdzić wartości w punktach krytycznych, porównać z wartościami na końcach, no i będziemy mieli. Maksimum globalne tej funkcji. No to czyli musimy zróżniczkować naszą funkcję przede wszystkim, żeby znaleźć te punkty krytyczne w środku, wewnętrznym przedziału. Pochodna tej funkcji jest bardzo prosta do obliczenia, bo pochodna logarytm naturalnego to jest po prostu 1 przez x. Dowodziłem tego dokładnie w jednym z poprzednich filmów. Pochodna x kwadrat to jest 2x. No i teraz trzeba przyrównać tę pochodną do zera, czyli mamy do rozwiązania takie równanie. No tutaj mogę pomnożyć obie strony przez x, czyli będę miał takie równanie. Teraz dodam. Może nie. Najpierw podzielę obie strony przez 2. I teraz dodam x kwadrat do obu stron. No i widzimy, że rozwiązania tego równania są dwa: x równe 2 lub x równe minus 2. No ale to rozwiązanie, które tutaj mamy, to ono nie należy. Ono nie należy do naszego przedziału, w którym tę funkcję rozważamy. Ono leży tutaj poza tym przedziałem, czyli w ogóle ono nas nie interesuje. Więc jedyny taki punkt, gdzie pochodna się zeruje, to jest ten punkt, kiedy x jest równe 2. No i jeszcze warto się zastanowić, czy ta funkcja jest różniczkowalna na całym tym przedziale. No ale widzimy, że jest, że ta pochodna jest określona dobrze na całym tym przedziale, dlatego że jedyne, co tutaj mogłoby się zepsuć, no to kiedy x byłoby równe 0. No ale x równe 0 nie należy do tego przedziału. Na tym przedziale ta funkcja jest dobrze określona, na całym tym przedziale. Więc jedyny punkt krytyczny, no to jest właśnie ten punkt, kiedy x jest równe 2. No i tak jak mówiłem, wystarczy teraz więc obliczyć wartości funkcji w tych trzech punktach. Na końcach przedziałów i w tym punkcie krytycznym. No to obliczmy, czyli obliczymy sobie jaka jest wartość funkcji w jedynce. Czyli mamy tak 8 razy logarytm naturalny z 1, odjąć 1 do kwadratu, czyli 1. Logarytm naturalny z 1 to jest 0, czyli wartość funkcji w tym punkcie jest minus 1. Teraz obliczmy sobie wartość na prawym końcu, czyli mamy 8 razy logarytm naturalny z 4, odjąć 4 do kwadratu, czyli 16. No dobrze, no to jest tyle. No to jest jakaś liczba. Logarytm naturalny z 4 to jest pewna niewymierna liczba. No ale jeszcze napiszmy, ile jest, jaka jest wartość tej funkcji w naszym punkcie krytycznym. Czyli to będzie logaryt naturalny z 2 odjąć 2 do kwadratu, czyli 4. No i teraz musimy rozstrzygnąć, która z tych liczb jest największa. No to nie jest takie proste, bo tutaj mamy. Logarytmy naturalne z jakichś liczb, które są liczbami niewymiernymi w tych dwóch przypadkach. No ale zastanówmy się. Logarytm naturalny z czterech to będzie liczba między jedynką a dwójką, na pewno. Osiem no razy coś, co jest między jedynką a dwójką, to jest jakaś liczba, która jest między ósemką a szesnastką. Jak odejmiemy 16, no to widzimy, że na pewno ta liczba jest również ujemna. Ta też jest ujemna. No a zastanówmy się nad, nad wartością, którą mamy tutaj na dole. 8 razy logarytm naturalny z 2. No logarytm naturalny z dwóch to jest liczba większa, to jest jakiś ułamek, no bo e to jest liczba mniejsza, to jest 2,7 i tak dalej, ale to będzie ułamek większy od 1,2. 8 razy coś większego od jednej drugiej na pewno będzie większe od 4, czyli widzimy, że ta liczba jest większa od 0. Czyli możemy stwierdzić, że to jest rozwiązanie. To znaczy, ta największa wartość funkcji to jest 8 logarytmów z 2 odjąć 4, dlatego że te pozostałe wartości na końcach są ujemne, a ta jest dodatnia. no Jak ktoś nie wierzy, to możemy jeszcze sprawdzić na kalkulatorze, że tak jest. Weźmy sobie kalkulator. No dobrze, no to chcemy obliczyć. 8 razy logarytm naturalny z 4 odjąć 16. No, i rzeczywiście to jest liczba ujemna minus 4,9 i tak dalej. No, obliczmy jeszcze wartość w dwójce. 8 razy logarytm naturalny z dwójki, odjąć 4. Ile to wychodzi? 1,5 i tak dalej. Czyli rzeczywiście widzimy, że ta liczba jest największa z tych trzech, czyli to jest maksymalna wartość naszej funkcji. Na tym przedziale.